Kiedy nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze. W tym przypadku naprawdę duże. Spółka BMC Poland z koreańskim kapitałem zapowiada rozłożoną w czasie na 5 lat inwestycję wartą 175 milionów złotych. Ponadto utrzymanie niespełna 70-osobowej załogi firmy i zatrudnienie kolejnych 320 osób. Dla niewielkiego Chojnowa i najbliższych okolic to jak złapać Pana Boga za nogi. Burmistrz miasta już zadeklarował zwolnienia podatkowe. Rada Miasta Chojnowa podjęła już taką uchwałę o pomocy publicznej dla tej nowej firmy, która ma powstać po zakupie znanej firmy Dolzamet. Ta uchwała została już opublikowana i 19 listopada wejdzie w życie. Jeżeli chodzi o Radę Gminy, to mam taką nadzieję, że ta uchwała zostanie podjęta. Rzecz w tym, że Dolzamet leży na granicy administracyjnej miasta Chojnów i gminy wiejskiej Chojnów. Inwestorzy oczekują całkowitego zwolnienia z podatków od nieruchomości, a gmina wiejska, po której stronie mają powstać kolejne hale produkcyjne, wstrzymują się z decyzją. Dlaczego? Gmina Chojnów w żadnym wypadku nie wstrzymuje inwestycji. Gmina Chojnów na wniosek pracowników i mieszkańców gminy Chojnów, ale też i tych pracowników, którzy są z miasta Chojnów, rozmawia z inwestorem na temat zabezpieczeń pracowniczych. Chodzi o obecną załogę, która obawia się, że nie otrzyma przysługujących jej odpraw w przypadku braku możliwości zatrudnienia przez nowego inwestora. Ten jednak zapewnia, że przejmie wszystkich pracowników. O komentarz poprosiliśmy Wiesława Mielczarka, obecnego właściciela Dolzametu, jednak nie zgodził się na nagranie. Wyjaśnił, że jego zdaniem inwestycja Koreańczyków stoi pod dużym znakiem zapytania. Jak twierdzi, zagrożona jest przez wstrzymanie wydania gminy wiejskiej decyzji o zwolnieniu podatkowym. Gmina odbija piłeczkę, żądając od Mielczarka niezapłaconych podatków w kwocie prawie 100 tysięcy złotych. Oczekuje też czystej sytuacji w sprawie przyszłości zatrudnionych obecnie pracowników. Jak na razie mamy do omówienia należności i to, co jest związane z ludźmi, czyli tak, aby osoby, które nie znajdą zatrudnienia, podkreślam, które nie znajdą zatrudnienia u nowego inwestora, aby miały gwarancję, że dostaną odprawy i to jest dla nas najważniejsze, czyli całe zaplecze ludzkie. Jeśli konsensus nie zostanie osiągnięty, Koreańczycy mogą się wycofać i żaden z przedstawicieli lokalnych władz nie spije śmietanki sukcesu. Balon nadmuchany pod hasłem Koreańczycy zainwestują w Chojnowie jest już sporych rozmiarów i lada chwilę może pęknąć.